Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Warnasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do recenzji najnowszego zapachu od Paco Rabanne, Lady Minion Famous. Bardzo się cieszę, że mogę zrecenzjować ten zapach, gdyż bardzo mi się podoba, a uwielbiam recenzjować zapachy, które mi się również podobają, bo bardzo mi jest smutno, gdy muszę mówić o zapachach nie do końca korzystnie. Otóż kochani, co tutaj mamy? Anna Filippo. Perfumierz z bardzo dużym doświadczeniem stworzył właśnie ten zapach, jak i całą linię Lady Minion, więc myślę, że ma już tutaj doświadczenie. Stworzyła również m.in. La Vie Belle od Lancôme, czy też Olympia od Paco Rabanne. Zapachy, o których tutaj mówię, mają jeden wspólny mianownik. Są słodkie. Dzisiaj słodkie zapachy są rzeczywiście na topie, prawda? Na każdych półkach w perfumerii trudno nie znaleźć słodkich zapachów, słodkich, kwiatowych, owocowych bądź gourmand. I tutaj mamy właśnie taką nutę kwiatowo, troszkę może owocową, no bo mamy mandarynkę. Ale mandarynki to my tutaj nie poczujemy. Za to poczujemy dużo takiej słodyczy suchej. Takiego karmelizowanego wręcz cukru, ale suchego. Może landrynki, może cukierki takie twarde, cukierki do ssania typu Vertes Original, coś takiego karmelizowane. To wszystko pewnie za sprawką bobutonka, który tutaj rzeczywiście w dużej mierze jest dodany, ale pachnie to tak czysto i tak sucho. Mi pierwsze co, przypomniał się zapach suchego olejku, takiego brązowego, lekkiego, bursztynowego olejku, który nakładamy sobie na skórę, kiedy jesteśmy opalone albo kiedy chcemy się szybciutko opalić bez filtra. I taki olejek właśnie tak rzeczywiście może pachnieć. Albo na przykład bardzo dobrej jakości puder brązujący, taka terakota. W ogóle bardzo podobny zapach ma pewnie też terakota Guerlain. Więc jak lubicie takie tego typu zapachy, takie zapachy suche i słodkie, spodoba Wam się najnowszy Lady Minion Famous. Mamy tutaj właśnie bubtonka, mamy wanilię, mamy dość dużą dawkę również tuberozy przy jaśminie i myślę, że może również różowy pieprz, który mamy na pewno różowy pieprz, ale może właśnie różowy pieprz przy tym tuberozowym takim akcencie daje nam wrażenie takiego suchego i takiego troszkę szorstkiego zapachu słońca. I mamy właśnie akordy solarne, które obiecują nam to słońce rzeczywiście. Kochani, zobaczcie, bardzo często wizualizujemy sobie jakieś zapachy, wizualizujemy na przestrzeni składników bądź na przestrzeni wąchania i odczuwania tego zapachu. Ja myślę sobie, że ten zapach zdecydowanie będzie fajnym pomysłem na lato, na naszą opaloną skórę i będzie się nam fajnie właściwie nosił, kiedy chcemy czuć to słońce wokół nas, kiedy chcemy nie tylko, aby minęło jak najszybciej, aby upał przygasić i pragnienie również ugasić, tylko chcemy, aby po prostu to słońce ładowało nas dobrą, pozytywną energią na długo, długo, długo i abyśmy mogli przez kolejne miesiące, kiedy tego słońca jest mniej, cały czas tej energii mieć mnóstwo. I coś w tym jest, naprawdę. Sławny Lady Minion. Ja go kupuję. Kochani, mi się wpisuje w moje właściwie preferencje, jeśli chodzi o wybór perfum. Podoba mi się to, że jest nieszablonowy, że nie ma tutaj słodyczy takiej typowo owocaśnej, takiej słodkiej i takiej mdłej. Jest słodycz sucha, i nie owocowa, tylko bardziej bursztynowo-migdałowa, waniliowa. Przyjemna, naprawdę. Jeśli jesteście fankami i myślę sobie nawet, słuchajcie, fanami zapachów słodkich z odrobiną takiego migdałowego właśnie tonu, to zdecydowanie nawet mężczyznom się spodoba Lady Minion Famous. Ja w ogóle mam doświadczenie, że nawet One Million Perfume podoba się kobietom, więc dlaczego by nie tutaj sfiksować te dwa zapachy? Na pewno jest to partnerka właśnie One Million Perfume. I wydaje mi się, że tutaj w ogóle ten cały
jakby nadruk, nie wiem, czy to świadcząca taka gwiazda, taka rozbłyśnięta, czy to właśnie ten akord może solarny, może to słońce, ciężko powiedzieć, na pewno daje nam poczucie tego, że ten zapach jest mocny, wyraźny i że jest słoneczny i że jest słodki. Chciałabym coś powiedzieć o trwałości. Zapach jest mega trwały, a szczególnie w ciepłe dni. Nosiłam go cały dzień i naprawdę cały dzień się utrzymuje na skórze i pachnie cały czas fajnie sucho. Nie pachnie absolutnie mdło i nie czuję się w tym zapachu, kochani, ulepiona. Nie czuję się nieświeżo, nie czuję się wręcz też nie do końca tak rześko. Myślę, że nie do końca chciałam powiedzieć. Zdecydowanie zapach naprawdę na teraz, na właśnie okres letnio, myślę, że zdecydowanie jesienny również, bo możemy sobie to słońce jakby trochę na dłużej przewinąć i się nim rozkoszować dłużej. Więc spróbujcie na własnej skórze, zobaczcie jak to u Was wygląda i zobaczcie, zwróćcie uwagę przede wszystkim na trwałość, bo według mnie jest powalająca. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej recenzji. Cześć!